autotrener z Senegalu, z którego drużyną tak nieszczęśliwie przegraliśmy. No ale jeszcze wszystko przed nami, także głowa do góry. Ale otóż ten trener zamieścił pewien tweet, który został dalej rozpowszechniony. Został on zresztą opublikowany przez szereg czasopism sportowych, w tym również Przegląd Sportowy. I co tam pisze trener Senegalu? Rzeczywiście, jestem jedynym czarnym trenerem na tej imprezie. To jest bolesna rzeczywistość, która mnie bardzo drażni. Uważam, że piłka nożna jest uniwersalna. Uważam, że kolor skóry ma naprawdę małe znaczenie w tej grze. No proszę, sprawa zupełnie jest rasistowska. To się ociera o rasizm, albo to już jest rasizmem. No ale przyjrzyjmy się drużynie Senegalu. Ja też z wielkim bólem patrzę na drużynę Senegalu, bo tam w tej drużynie są sami czarni. Sami czarni. W ogóle nie ma żadnego białego. Żadnego białego. No a jeżeli popatrzymy na przykład na skoczków narciarskich, to z kolei są sami biali. No wydaje mi się, że po prostu rasizm króluje. To jest straszne z tym rasizmem. A może jednak nie tyle rasizm króluje, co obłęd króluje.